Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj piątek. Zapraszam Was na kolejną kromkę słowa. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z pierwszej księgi machabejskiej. Juda i jego bracia powiedzieli: oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. Zebrało się więc wszystko wojsko i poszli na górę Syjon. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał tego, który im zesłał takie szczęście. Przez 8 dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami. Odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali. A między ludem panowała wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez 8 dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. To dzisiejsze czytanie jest o tym, jak ta zbezczeszczona świątynia jest odbudowana. Co to są za momenty? To są takie wszystkie sytuacje, w których ktoś połamał nasze granice. Gdy ktoś wszedł w taką przestrzeń naszej intymności, wrażliwości, do której w ogóle nie został zaproszony, do której nie był zaproszony. To są trudne doświadczenia takiego poczucia, że ktoś mnie wykorzystuje, że ktoś mnie nadużywa. I to jest bardzo ważne. I co jest bardzo ważne w tym wszystkim? Aby odbudować te naruszone granice. Żeby, jak czytamy, wstawić drzwi na nowo. Takiego wstawiania drzwi na nowo Wam życzę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.